Tematyka niskich podatków Cię interesuje? Koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, wciśnij dzwoneczek, aby być powiadomionym o najnowszych odcinkach i oszczędzaj na podatkach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Okej, okay, powinniście widzieć prezentację, słyszycie mnie, więc proszę Państwa, no to co możemy dzisiaj powiedzieć, to postaram się powiedzieć. Natomiast zachęcam do tego szkolenia, no bo wtedy będzie więcej czasu na to, żeby dokładnie wszystko omówić. A skoro mamy porównywać działalność prowadzoną indywidualnie, a działalność prowadzoną w jakiejkolwiek innej formie, no to nie sposób nie zacząć od podstawowego przepisu. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, artykuł 8, ustęp 6. Tam są te wszystkie punkty wskazane, że w ZUS-ie to się posługują tą definicją, że to jest definicja pozarolniczej działalności. Trzeba zapomnieć na chwilę o definicji pozarolniczej działalności do celów podatkowych, do celów w związku z ustawą o prawo przedsiębiorców. Tu mówimy o pozarolniczej działalności w rozumieniu ubezpieczeń społecznych. I zobaczcie, pozarolnicza działalność gospodarcza, najczęściej się takiego pojęcia używa, to jest tylko punkt pierwszy. A oprócz tego jeszcze mamy twórca, artystę, działalność w zakresie wolnego zawodu, wspólnicy różnych spółek i osoby prowadzące publiczną szkołę. Jest bardzo istotne, bo czymś normalnym jest dziś, że optymalizujemy koszty, szukamy sposobu na optymalizowanie kosztów, ale żeby mądrze sobie je zoptymalizować, pod względem i ubezpieczeń społecznych, i ubezpieczenia zdrowotnego, to trzeba poznać dobrze przepisy. Ja nie wchodzę w, nie wiem, ten jakiś CIT estoński, coś tam, bo ja się na podatkach nie znam, ale pamiętajcie, że jak coś optymalizujecie, to nie ma tak, że zoptymalizujecie coś w rodzaju działalności tylko pod względem podatkowym, a może się okazać, że wyjdziecie na tym jak Zabłocki na mydle, bo pod względem składki zdrowotnej i ubezpieczeń społecznych stracicie. Więc pamiętajcie o działaniu kompleksowym. Jeżeli mówimy tutaj o tych różnych rodzajach działalności do celów ubezpieczeń społecznych, no to jeśli chodzi o twórcę i artystę, to chociażbyście chcieli, to nie staniecie się tym twórcą artystą, bo o tym będzie decydowała komisja działająca przy Ministerstwie Kultury. Więc to nie jest tak, że dowolnie każdy może być twórcą artystą. Podobnie w zakresie wolnego zawodu. No to jest wyszczególniona grupa zawodów, które można nazwać wolnymi, ale i tak niektóre z nich, mimo że są do celów podatkowych wolnymi, to jeszcze w ich ustawie, na przykład w ustawie o lekarzu, który jest wolnym zawodem, jest obowiązek wpisania się do CEDIK-u. A jak ktoś się wpisze do CEDIK-u, to jest w punkcie pierwszym działalność gospodarcza. Możemy zdecydować się, czy prowadzimy działalność tą indywidualną na podstawie jedynki albo w ramach spółek. I tym przede wszystkim dzisiaj się zajmiemy. No i chciałbym tu jeszcze Państwu zasygnalizować coś, co dzisiaj jeszcze nie można dokonywać wyboru, bo jeszcze czegoś takiego nie ma, to znaczy właśnie widzicie różnicę. Jest dzisiaj. Spółka komandytowo-akcyjna to jest od dawna w kodeksie spółek handlowych, więc na rynku gospodarczym spółek komandytowych akcyjnych, spółki komandytowo-akcyjne są, ale do celów ubezpieczeń one były niezauważalne do tej pory. One się staną zauważalne od 1 stycznia 2023 roku. Jeśli ktoś jest dziś komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, to nie musi płacić składek. Ale od 1 stycznia 2023 roku już dojdzie mu obciążenie składkowe. A skoro będzie społeczne, to z automatu będzie również ubezpieczenie zdrowotne i opłacanie składki zdrowotnej według nowych zasad. To taka uwaga na przyszłość, bo to już całkiem niedługo, za 3 miesiące z kawałkiem. No i teraz proszę Państwa, jeśli chodzi o ten punkt pierwszy, wbijmy sobie do głów, że jeżeli mówimy o ubezpieczeniach społecznych, to jest to, to pod jedynką jest osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą. Kto to jest? Ten, który prowadzi działalność na podstawie wpisu do CEDIK-u.
Nikt inny. Jeśli to jest twórca albo artysta, jeśli to jest wolny zawód, jeżeli to jest jednoosobowy wspólnik spółki z o.o. albo spółka jawna, partnerska, komandytowa i tak dalej, to nie jest działalność gospodarcza na podstawie CEDIK-u. To jest działalność na podstawie czegoś innego. A to się przekłada na inne okresy ubezpieczenia, o czym za chwileczkę powiem. To się przekłada i na inny sposób rozstrzygania zbiegów tytułów do ubezpieczeń. W pewnych sytuacjach można zrezygnować ze składek, a w innych sytuacjach nie można, w zależności od rodzaju działalności. O tym dzisiaj nie powiem, bo nie zdążę, ale o tym na pewno będzie na szkoleniu. I co jeszcze? Składki można ustalać dla tej grupy CEDIK-owców z ulgami, a dla tych innych nie da się z tymi ulgami ustalać te składki. O tym dzisiaj powiem tyle, co zdążę. Właściwie o jednej uldze tylko powiem. I wielka różnica w składce zdrowotnej, o czym też powiem, wskażę to najważniejsze rzeczy. Więc pamiętajcie, jak używamy sformułowania pozarolnicza działalność gospodarcza do celów ubezpieczeń społecznych, to mamy na myśli tylko tego CEDIK-owca, tego przedsiębiorcę, który poszedł do Urzędu Miasta, do Urzędu Gminy i wpisał się do CEDIK-u. Albo nie poszedł tam, tylko zrobił elektroniczny wpis do CEDIK-u. To proszę zapamiętać. Tą drugą grupą, o której chciałbym dzisiaj powiedzieć, porównawczą do pozarolniczej działalności, są ci wspólnicy. I to są wspólnicy spółek jawnych, wspólnicy spółek komandytowych, jedni i drudzy, i komandytariusze, i komplementariusze, bo tam są różni wspólnicy. Ale do celów ubezpieczeń społecznych oni są traktowani dokładnie tak samo, podlegają ubezpieczeniom tak samo, płacą składki takie same. Kolejna spółka, spółka partnerska, partnerzy oraz jednoosobowa spółka z o.o. I oczywiście to tymi osobami prowadzącymi działalność, a więc tymi, którzy podlegają ubezpieczeniom, pani Ewa mnie nie słyszy, ale myślę, że pozostali mnie słyszą, bo by było więcej komunikatów, więc to chyba jest problem u pani Ewy, pani Ewo. To osobami ubezpieczonymi oczywiście nie są spółki, tylko to są te osoby, które są wspólnikami poszczególnych spółek. Tutaj tylko zasygnalizuję jednym zdaniem, w spółce z o.o. od jakiegoś czasu pojawiło się w ZUS-ie pojęcie, które nie istnieje w prawie, mianowicie prawie jednoosobowa spółka z o.o. Nie ma czegoś takiego, ale ZUS niestety to wymyślił, a właściwie nie wymyślił, tylko mu się spodobało to pojęcie, wymyślone przez sądy i to stosuje. Po co? No po to, że jak ktoś jest wieloosobowym wspólnikiem, jest kilku wspólników spółki z o.o., to nikt nie płaci składek, a jak jest jeden, to musi płacić. Więc jak ten drugi udziałowiec ma tylko 1%, 2%, a to jeszcze jest ktoś spokrewniony, no to ZUS używa pojęcia, że to jest prawie jednoosobowa spółka i każe płacić składki. Więc pamiętajmy, jednoosobowa działalność, indywidualna działalność to jest CEDIK, działalność gospodarcza, a te inne działalności mogą być prowadzone w ramach spółek jawnych. I jeszcze jedna rzecz, spółka cywilna, część to tak pada, dlaczego pan nie mówi o spółce cywilnej? No nie mówię, dlatego że spółka cywilna to jest, proszę państwa, kartka papieru, że dwóch ludzi, którzy prowadzą działalność na podstawie CEDIK-u, umówiło się na kartce papieru w formie umowy, że będą ją prowadzili jako tą spółkę cywilną. To nie ma takiej formy działalności, która by była wymieniona do celów ubezpieczeń społecznych, że to jest spółka cywilna. Nie, nie ma. Po prostu to jest dwie, pięć, osiem osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej. I tyle. No i teraz, proszę państwa, pierwsza różnica, a jeszcze mamy od lipca zeszłego roku prostą spółkę akcyjną. To jest tam akcjonariusze, bo to oni są prosta spółka akcyjna. Akcjonariusze są jej właścicielami, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym, a tym samym nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu. Chyba że któryś z akcjonariuszy zacznie wnosić
jakąś wartość niemajątkową w postaci swojej pracy lub usług. Wtedy ta osoba od dnia wnoszenia pracy lub usług do prostej spółki akcyjnej to jest dla niej tytuł do ubezpieczenia. No i proszę Państwa, jeszcze warto wspomnieć o czymś takim jak działalność nierejestrowana. Czyli można prowadzić to, co kiedyś nie było możliwe, osiągać przychody z jakiejś działalności i jej nigdzie nie rejestrować. Ale żeby to było zgodne z przepisami prawa, to muszą być spełnione dwa warunki. Przychody, nie dochody. Przychody nie mogą przekraczać z tej działalności nierejestrowanej, nie mogą przekraczać miesięcznie 50% minimalnego wynagrodzenia. I drugi warunek, od ostatniej działalności rejestrowanej musi upłynąć co najmniej 60 miesięcy. Albo jak nie mieliśmy nigdy żadnej działalności rejestrowanej, no to jest w porządku. No i proszę Państwa, taka osoba w każdej chwili z tej działalności nierejestrowanej może zrezygnować i wpisać się do CEDIK-u, wtedy będzie działalnością rejestrowaną. A druga okoliczność, która powoduje, że przestajemy być działalnością nierejestrowaną, to jest przekroczenie w którymś miesiącu tego 1505 zł przychodu brutto. Tak? Więc to są dwie okoliczności, które powodują wypadnięcie z tej działalności nierejestrowanej i obowiązek w ciągu 7 dni zarejestrowania się w CEDIK-u z tą działalnością. I tutaj jest uwaga taka podatkowa, jak gdyby zasada, że przez przychód rozumie się wszystko to, co nawet chociażby nie zostało faktycznie otrzymane. I teraz proszę Państwa, zanim przejdę do tego momentu, kiedy ta osoba wypada z nierejestrowanej działalności, to chciałem Was uczulić, że jest tu pewnego rodzaju niebezpieczeństwo. Bo jeżeli prowadzicie tą działalność nierejestrowaną, to zobaczcie, nigdzie nie jesteście w stanie niczym udowodnić, w jakim zakresie tą działalność prowadzicie, bo ona nie ma dokumentu urzędowego żadnego. Nie jesteście zarejestrowani. No i ktoś Was prosi o jakąś usługę, którą robicie w ramach tej działalności nierejestrowanej. I ta osoba, chodzi mi o to, że powstaje pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, bo co? Zawieracie umowę, bo ta osoba chce tą umowę mieć. Co to będzie za umowa? To będzie umowa cywilnoprawna. To będzie umowa o świadczenie usługi. A czym jest umowa o świadczenie usługi? Do celów ubezpieczeń społecznych jest traktowana jak umowa o zlecenie. I staniecie się z automatu zleceniobiorcą, a ten, który Was wynajął, nie zdając sobie sprawy, stanie się zleceniodawcą. I to on będzie musiał Was zgłosić, skoro nie jesteście przedsiębiorcą zarejestrowanym, to on Was powinien formalnie zgłosić do ZUS-u jako swojego zleceniobiorcę i opłacić składkę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, chyba że macie jeszcze gdzieś jakiś inny tytuł, czyli rozpatrzyć zbieg tytułu. Więc uczula, jest tutaj niebezpieczeństwo. No i proszę Państwa, kontynuując tą sprawę związaną z tym, że straciliście uprawnienia do nierejestrowanej, przekroczyliście przychód. Jak przekroczyliście przychód w tym miesiącu, we wrześniu, teraz zgłaszacie się. Ale od października wiecie, że te przychody będą prawie zerowe albo niewielkie, nie będą przekraczać, to z powrotem uważacie, że możecie prowadzić działalność nierejestrowaną. Nie możecie, bo od poprzedniej, tej obecnej, którą wyrejestrujecie 30 września, musi upłynąć 60 miesięcy. Więc pamiętajcie, jak już wpadniecie w tą rejestrowaną, to już do tej nierejestrowanej praktycznie przez 5 lat macie zamkniętą możliwość powrotu. No i teraz pierwsza różnica między prowadzeniem działalności rejestrowanej na podstawie CEDIK-u, a to tymi działalnościami, które są prowadzone w ramach spółek. Wszystko jedno, czy komandytowej, czy partnerskiej, czy jawnej, czy jednoosobowej spółki z OO. Okres ubezpieczenia obowiązkowego. A jak okres obowiązkowego ubezpieczenia, to obowiązek płacenia składek. To teoretycznie reguluje artykuł 13 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, gdzie napisano, że osoby prowadzące pozarolniczą działalność, i zobaczcie, nie ma słowa gospodarczą,
to oznacza, że powinniśmy wyciągnąć wniosek, iż ten przepis dotyczy wszystkich 6 grup, a właściwie teraz 5, a od nowego roku 6, bo dojdzie ten komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej. Więc teoretycznie powinno to dotyczyć wszystkich, że podlega się obowiązkowo ubezpieczeniom, a tym samym obowiązkowi opłacania składek od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności. Wyjątek od tego stanowi okres, na który zawieszono wykonywanie działalności. Zawiesić działalność mogą i CEDIK-owcy, i KRS-owcy. Spółki w KRS-ie zarejestrowane też mogą zawiesić działalność, a ci, którzy prowadzą na podstawie CEDIK-u, robią to zawieszenie w CEDIK-u. Tylko że niestety, proszę Państwa, nic bardziej mylnego. To nie da się zastosować tego przepisu do wszystkich, bo chociażby od 18 września zeszłego roku, czyli akurat rocznica teraz minęła, wskazano, że ten przepis stosuje się do wszystkich z wyłączeniem osób wymienionych tam w punkcie 4a i 4b. A kto jest w tym punkcie 4a i 4b? Proszę bardzo, wspólnicy. Jak się wpiszesz, jak wpiszecie spółkę, jak komandytową, partnerską, jednoosobową, ZOO czy jawną, wpiszecie do KRS-u, to nie ma przeproś. Od dnia wpisania do KRS-u, od zaistnienia spółki w KRS-ie, musicie płacić składki za każdego wspólnika. No oprócz wieloosobowej spółki ZOO, to już mówiłem, mówimy o jednoosobowej spółce ZOO. Jeśli, i to z tego przepisu wynika, od dnia wpisania spółki do KRS-u albo od dnia nabycia udziałów, jak ktoś wszedł do tej spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, do dnia wykreślenia z KRS-u albo zbycia wszystkich udziałów. Ale wszystkich, to znaczy no, tej osoby, jak ona się pozbędzie wszystkich udziałów, przestaje być wspólnikiem, więc nie będzie podlegała ubezpieczeniu. I to dotyczy jednoosobowej spółki ZOO, a tu w punkcie 4b mamy właśnie spółkę jawną, partnerską i komandytową. I proszę Państwa, twierdzenie, że wszyscy prowadzący pozarolniczą działalność, bez względu na formę jej prowadzenia, czy to jest twórca, czy to jest akcjonariusz, czy to jest komandytariusz, że oni podlegają ubezpieczeniom od dnia faktycznego rozpoczęcia do dnia faktycznego zakończenia, jest fałszywe i nieprawdziwe. To sformułowanie od faktycznego rozpoczęcia do faktycznego zakończenia dotyczy tylko punktu pierwszego, czyli pozarolnicza działalność gospodarcza, a więc kto? CEDIK oraz osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu. Wszystkie pozostałe, zrobiłem to innymi kolorami, wszystkie pozostałe mają inaczej ustalany czas. Twórca artysta, mówiłem, musi mieć zaświadczenie, musi mieć decyzję komisji. I w tej decyzji jest napisane, od kiedy jest twórcą, od kiedy jest artystą. Wspólnicy, przed chwileczką powiedziałem, od dnia wpisania do KRS-u. Akcjonariusz prostej spółki, od dnia, kiedy będzie wnosił tą swoją pracę do spółki. No i ostatnia grupa, publiczna lub niepubliczna szkoła, przedszkole, żłobek. Tutaj jest dwojakość postępowania i na razie jeszcze spory nie były zakończone sądownie. Jakoś to tak po cichutku się przemyka, ZUS się tego nie czepia. Albo od wpisania do rejestru placówek oświatowych, albo od faktycznego rozpoczęcia tej placówki oświatowej. I zobaczcie teraz, już tutaj pominę treść, z tego diagramu widać jak na dłoni, że jak prowadzi się pozarolniczą działalność gospodarczą, a więc co? CEDIK, działalność na podstawie wpisu do CEDIK-u, to tu poszedłem do CEDIK-u, na przykład dzisiaj, 23 grudnia, czy września, wpisałem się do CEDIK-u i wpisałem w tym CEDIK-u, że od dziś rozpoczynam działalność i złożyłem to w Urzędzie Miasta. Wychodząc z Urzędu Miasta, spotkałem starego kumpla i mu się chwalę, wiesz co, idę w swoją działalność, zakładam firma, tak się będzie, firma taka i trzeba to oblać. No to idziemy na piwko, to piwko nam się przedłuża na sobotę, niedzielę, w poniedziałek nie bardzo mi się chce to rozpoczynać, zaczynam proces wychodzenia z tego świętowania, no i
jak z bicia strzelił, patrzę, kurczę, już jest 20 października i w porządku. Idę do ZUS-u, składam ZUA i wpisuję 20 października i jest jak najbardziej wszystko prawidłowo. Ale gdybym ja, otwierając tą działalność, z tym swoim kumplem się wcześniej spotkał i stwierdziliśmy, że pójdziemy, założymy spółkę jawną, poszliśmy obydwaj do KRS-u, wpisaliśmy się do KRS-u, oczywiście wcześniej umowę zawarli i wychodzimy stamtąd, jesteśmy już w KRS-ie, chodź, idziemy świętować i świętujemy do tego 20 października. To ZUS-u to nie interesuje. Składkę muszę płacić od dziś, bo dziś ujawniłem w KRS-ie, że rozpocząłem działalność w postaci spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej albo jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Oczywiście ten czas tu na tym diagramie między wpisaniem się do CEDIK-u a zgłoszeniem do ZUS-u tego obowiązku ubezpieczenia, czyli opłacania składek, to ZUS ma prawo weryfikować, czy my w tym czasie czegoś nie robimy, nie reklamujemy się, bo jest wiele orzeczeń, które stwierdza, że jak nie mam przychodów, czekam na klienta, nie mam tego klienta, to jest działalność. Ja czekam na klienta, jestem gotowy do wykonania usługi, to jest działalność. Więc ZUS sprawdza tutaj te rzeczy. Jak jeszcze pracowałem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a aż się wstyd przyznać ile lat, to wprowadziliśmy taką zasadę, że jak mieliśmy wątpliwości, to prosiliśmy przedsiębiorcę o książkę przychodów i rozchodów. I sprawdzaliśmy, czy między tą datą wpisania do CEDIK-u, a tą datą zgłoszenia do ZUS-u są jakieś wpisy w CEDIK-u. Jeżeli wpisał, są jakieś wpisy w książce. Jeżeli wpisał cokolwiek w książkę, to przyjmowaliśmy tą datę z książki jako datę rozpoczęcia działalności. Bo co można wpisać do książki? Tylko tak zwane zdarzenia gospodarcze. A więc sam przedsiębiorca zdecydował, że to zdarzenie, kupno tej farby czy cokolwiek, wziął fakturę, wpisał do książki, to znaczy sam zdecydował, że jest to zdarzenie związane z działalnością, czyli już ją rozpoczął. To jest działalność gospodarcza, więc widzicie, jaka tutaj jest różnica między indywidualną działalnością gospodarczą a spółkami. To jest sam początek, a jak jest inna data podlegania, to jest też inna data opłacania składek. A jak mamy obowiązek opłacania składek, to jak od jakiejś konkretnej kwoty. No i jeśli zadalibyśmy pytanie, ktoś by mnie zadał pytanie, jaka jest podstawa wymiaru składki dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność i nie powiedziałby nic dalej, nie użyłby słowa gospodarczą, to znaczy ja bym to zrozumiał, że on się pyta o wszystkie sześć grup. Pięć, szósta dojdzie od 1 stycznia. To na takie pytanie odpowiedziałbym, że składkę trzeba liczyć od kwoty zadeklarowanej, jakiej ktoś chce, byle nie była niższa niż 60% prognozowanego wynagrodzenia, czyli w tym roku 3553 zł i 20 groszy. Możesz sobie zadeklarować 4, 5, 6, 11, 14, 15 już nie, bo jest powyżej tego limitu, ale 14 z groszami jeszcze możesz, bo jest to kwota zadeklarowana, ale nie mniej niż 3553. I ta podstawa dotyczy wszystkich, ale gdyby mnie ktoś zapytał, a co ty opowiadasz człowieku, jak przecież słyszałem, że są ulgi na start, że jest mała składka, czy nazywana preferencyjne składki, czy jest mały ZUS plus. Tak, jest, ale te ulgi są wyłącznie dla działalności gospodarczej, dla wspólników spółek i dla tych wszystkich pozostałych, których już widzieliście, te punkty tu wymienione, nie ma dla nich tych ulg. Ulga jest tylko dla CEDIK-owców. I dzisiaj omówię Wam tylko jedną z nich, tą pierwszą, ulga na start. Jak zakładasz działalność po raz pierwszy albo od poprzedniej działalności upłynęło co najmniej 60 miesięcy, to masz prawo przez 6 miesięcy do ulgi na start. 6 miesięcy kalendarzowych. Jeżeli otwierasz działalność 1 września,
to liczymy normalnie wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty. Do końca lutego nie musisz płacić składek społecznych. Zdrowotną, tak? Społecznych nie. Gdybyś otworzył działalność 2 września, zgłosił się od 2 września, faktyczne rozpoczęcie działalności, to we wrześniu masz ulgę, ale ponieważ nie jest pełny, to nie liczy się jako kalendarzowy. Liczenie 6 zaczynacie od października, czyli macie do końca lutego pełne 6 miesięcy, bo to są miesiące kalendarzowe, plus niepełny ten pierwszy miesiąc rozpoczęcia działalności. To macie tutaj jako przykład, jak to liczyć, jakby ktoś miał wątpliwości. Powiedziałem już, trzeba mieć spełniony warunek podstawowy. Od poprzedniej działalności musiało upłynąć ponad 60, co najmniej 60 miesięcy, albo to jest pierwsza działalność. I drugi warunek, w ramach tej swojej działalności nie można realizować usług na rzecz swojego byłego pracodawcy. Chodzi o tego pracodawcę, którego mieliśmy w tym albo w poprzednim roku, to po pierwsze. Po drugie, te usługi dla niego, ta praca u niego. Bo jeśli to był pracodawca, dla którego pracowaliśmy jeszcze w poprzednim roku, to już nie ma znaczenia. I proszę Państwa, jeszcze jedna ważna rzecz. Te usługi, które dla niego teraz, dla mojego byłego pracodawcy wykonuję, muszą się pokrywać z tym, co robiłem u niego na umowie o pracę. Jeśli to będą inne czynności, to nie ma konfliktu. No i tutaj bardzo jest ciekawa rzecz. Jeżeli ktoś się tym interesował mocniej, to weźcie sobie ustawę Prawo Przedsiębiorców, które reguluje tą ulgę na start, gdzie jest napisane, że nie wolno wykonywać usług na rzecz byłego pracodawcy. A jak weźmiecie poradnik ZUS-u dotyczący pozarolniczej działalności, to w dziale, w rubrykach dotyczących działalności gospodarczej i prawa do, tam chyba przy preferencyjnych składkach jest to szczególnie widoczne, przy tej drugiej uldze, jest zapisane, że nie wolno ci realizować usług na rzecz byłego pracodawcy i obecnego. Czyli ZUS w instrukcji, właśnie w poradniku rozszerzył zakres ustawy, zakres przepisu. I miałem tego rodzaju swojej działalności klienta, który przyszedł i mówi, że on nie rozumie, dlaczego ZUS mu teraz każe płacić składki. On pracuje na pół etatu, czyli nie ma minimalnego wynagrodzenia i założył sobie działalność, dorabia w tej działalności, wykonuje usługi dla wielu podmiotów, ale również dla swojego pracodawcy w ramach swojej działalności. Czyli to nie jest jego były pracodawca, to jest jego obecny pracodawca. ZUS każe składkę. Każe płacić składkę, bo stwierdza, że nie ma prawa do ulgi ta osoba. Z tej ulgi na start można zrezygnować w ciągu tych 6 miesięcy, tylko pamiętajcie, ta decyzja wasza, jak rezygnujecie z tej ulgi, jest nieodwracalna. Po 2 miesiącach rezygnujecie, po kolejnych 2 chcecie wrócić, bo jeszcze nie jest wykorzystane 6. Nie ma powrotu. Rezygnujecie, koniec. Tylko jeszcze jedna rzecz. Jak korzystacie z tego prawa do ulgi, oczywiście to jest prawo, to trzeba mieć świadomość. Ja uważam, że wszystko, można optymalizować koszty, można korzystać z ulg, tylko trzeba to robić mądrze i świadomie. Trzeba sobie zdawać sprawę, że w takim razie, w tym czasie nie jesteście objęci żadną ochroną. Jak się wam w tej firmie, w swojej działalności urwie noga, nie dostaniecie odszkodowania, nie dostaniecie świadczeń z tytułu wypadku przy pracy. Nie dostaniecie w czasie zwykłej choroby, nie dostaniecie żadnych zasiłków. Nie jesteście objęci ochroną. Po uldze na start, jak ją wykorzystacie, macie 24 miesiące na preferencyjne składki, gdzie liczy się podstawę od zadeklarowanej kwoty, byle nie mniejszej od 903 zł w tym roku. W przyszłym roku będzie trochę więcej, bo to jest 30% minimalnego wynagrodzenia, a w przyszłym roku to minimalne wynagrodzenie wzrośnie. Kolejna rzecz, jak się skończy te 24 miesiące, kolejna ulga, tak zwany mały ZUS plus i ustalanie podstawy wymiaru w uzależnieniu od dochodu z zeszłego roku podatkowego, jakie otrzymuje ten przedsiębiorca. No, tyle o ulgach na start, o ulgach o uldze preferencyjnej składki i o uldze mały ZUS plus.
Więcej się nie da na ten temat powiedzieć, bo nie mamy czasu. Chciałbym jeszcze o składce zdrowotnej opowiadać i odpowiedzieć na Wasze pytania. A chętnych, którzy są chętni do posłuchania o tych następnych ulgach i o bardziej szczegółowo to wszystko, zapraszam na szkolenie. I jeszcze jedno zdanie kończąc te ulgi. Pamiętajcie, one przysługują tylko dla osób wskazanych w punkcie pierwszym. Artykuł 8 ustęp 6 punkt 1. Pozarolnicza działalność gospodarcza, czyli cedikowcy, mówiąc w skrócie. Pozostali twórcy, artyści, wspólnicy nie mają prawa do ulg. Zaczynają po raz pierwszy swoją historię przedsiębiorcy, rozpoczynają pozarolniczą działalność. Od pierwszego dnia wpisania się do KRS-u muszą płacić składki od tej dużej podstawy, czyli od 60% przeciętnego wynagrodzenia. Nie mogą korzystać z żadnej ulgi, z żadnej. No i proszę Państwa, o zbiegach tytułów do ubezpieczeń społecznych nic nie mówię, tylko sygnalizuję, że też w pewnych sytuacjach inaczej się rozstrzyga dla działalności gospodarczej i dla tych innych, chociażby z umową zlecenie, chociażby z rencistą. To są te, tam też są różnice między jednym a drugim. Znowu one tam z kolei są na korzyść spółek. W spółkach jest to korzystniej niż w przypadku działalności gospodarczej, jeśli chodzi o rencistę. Bo jeżeli chodzi o ulgi, nie ulgi, o zbiegi z umową zlecenie, to znowu jest tutaj korzystniej dla działalności gospodarczej. Więc jedno korzystne tu, drugie tu. No i dochodzi nam jeszcze to coś, co ktoś przewrotnie nazwał Polskim Ładem od 1 stycznia 2022 roku. Do końca zeszłego roku składkę zdrowotną płacili wszyscy, bez względu na rodzaj działalności, płacili w takiej wysokości ryczałtowej, tak to nazwijmy. Natomiast teraz ona jest uzależniona od rodzaju działalności i od formy opodatkowania. I znowu mamy różnicę i tu Wam teraz pokażę różnicę między wspólnikami, a między CEDIK-iem, między osobami prowadzącymi działalność na podstawie CEDIK-u. Do celów składki zdrowotnej istnieje taka grupa, która się nazywa inni albo pozostali, różnie to można nazywać. Do tej grupy zakwalifikowani są wspólnicy jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólnicy spółki komandytowej. Dlaczego? Dlatego, że oni płacą podatek CIT-owski. Więc są wyrzuceni z tej grupy, która płaci składkę zdrowotną od dochodu w rozumieniu przepisów o podatku od osób fizycznych. Oni płacą według ustawy CIT-owej, więc są wyrzuceni z tamtej grupy. Tworzą swoją grupę. Jeżeli macie, bo ktoś mi też podpowiedział na którymś ze szkoleń, że jest możliwość, żeby wspólnicy spółki jawnej też byli na CIT-ie, możliwe, ja nie jestem doradcą podatkowym, więc jeżeli mielibyście wspólników spółki jawnej też rozliczających się podatkowo według zasad CIT-owskich, to też ich wrzucać tutaj powinniście do tej grupy pozostali. Druga grupa to kolejna, to twórcy artyści, no to nas nie interesuje, bo rozmawiamy dzisiaj o spółkach i o CEDIK-u. Akcjonariusz prostej spółki akcyjnej, proszę bardzo, też jest w tej grupie. I osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność ze wszystkimi. Osoby współpracujące ze wszystkimi. Oni tworzą grupę, dla której składkę zdrowotną, mimo dużych, wysokich dochodów, nie naliczacie od tych dochodów, tylko od zryczałtowanej wysokości. Tą zryczałtowaną wysokością to jest 9% od wynagrodzenia przeciętnego w Polsce w czwartym kwartale poprzedniego roku, czyli 6221,04. Razy 9% to jest jakieś tam 559, ileś tam groszy, już nie pamiętam. Więc tu widzicie, macie jakby dorzucone, że owszem, no w składkach społecznych trochę gorzej niż w działalności gospodarczej, ale w składce zdrowotnej już może być lepiej. Bo jak będę prowadził działalność na CEDIK-u, to w zależności od formy opodatkowania mogę płacić składkę od dochodu, a mam spore dochody.
to czy nie lepiej spółka przerzucić się na CIT, bo wtedy nawet jak będę miał dochód 20 tysięcy w danym miesiącu, to i tak nie zapłacę 9% od tych 20 tysięcy, tylko zapłacę stałe 559 zł. Dla osób współpracujących, tak tutaj taki jest tylko sygnał, od 1 lipca, czyli jak mamy już Polski Ład numer chyba 5 czy 6, ciągle jest coś ładniejszego za każdym razem, to obniżono osobom współpracującym ze 100% tego przeciętnego na 75% tego przeciętnego. Ale o osobach współpracujących dziś nie rozmawiamy. No i właśnie tu mamy działalność gospodarczą. Osoby fizyczne płacą podatek według PIT-u i u nich mamy trzy formy opodatkowania. Karta podatkowa, ryczałt od przychodów i ogólne zasady, ale to skala albo linia. I na tym slajdzie widzimy te dwie formy, liniowy i progresywny. Oni muszą płacić składkę od dochodu z miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który naliczają składkę zdrowotną. Im lepiej im w firmie się wiedzie, im więcej zarabiają, tym wyższą składkę zdrowotną muszą zapłacić. Społeczna zostaje po staremu, z ulgami albo bez, w zależności od sytuacji tego przedsiębiorcy, ale maksymalna, jaką, nie tak, minimalna, jaką musi zapłacić, to jest ta składka od 3553, 02 czy 04. Natomiast składka zdrowotna nie ma górnego limitu. Jak się trafi dobry miesiąc, to niestety trafi się dobra składka zdrowotna. Różnica między tymi dwoma formami opodatkowania to jest tylko stopa procentowa, 4,9 i 9%. Sposób ustalania dochodu dokładnie taki sam. No i dla jednego i drugiego jest minimalna składka zdrowotna. Gdyby był miesiąc ze stratą, gdyby był miesiąc z bardzo niskim dochodem, to i tak musi taki przedsiębiorca zapłacić 270 zł i 90 groszy. No ale proszę Państwa, 270 zł i 90 groszy to jest odpowiednik 9% od minimalnego wynagrodzenia. Tamci wspólnicy, których przed chwileczką pokazywałem, muszą płacić składkę od 6221 zł, więc porównanie do działalności, no to jest właśnie jaki dochód z tej działalności jest osiągany, bo jeżeli rzeczywiście jest osiągany poniżej tych 6000 zł, takie co obowiązuje w spółkach, no to nie ma sensu próbować przerzucać się na działalność w ramach spółek. Mówię wyłącznie pod kątem składek. Jeśli chodzi o tą drugą formę, kolejną formę opodatkowania, ryczałtowcy, oni płacą też od tego przeciętnego, tak jak w spółkach, tylko albo od 60% przeciętnego, albo od pełnego przeciętnego, albo od 180% przeciętnego. W zależności od tego, jaką mają kwotę przychodu. Jeśli przychody nie przekroczyły od początku roku 60 tysięcy, to mają tą niższą składkę 60%. Jeżeli przekroczyły 60, a nie przekroczyły 300, to mają, tak jak wspólnicy, pełną przeciętną, a więc te 559 zł, 89 zł co miesiąc muszą zapłacić. A jeśli przekroczą 300 tysięcy ich przychody, no to wtedy podwyższa się to przeciętne, mnoży się razy 180%. No i proszę Państwa, do tego wszystkiego jeszcze nam dochodzi to, że od 1 stycznia, bo 1 lipca już minął, już tego nie możemy wrócić do tego, ale 1 stycznia ryczałtowcy mogą zmienić za cały 2021 rok formę opodatkowania. Mogą przeliczyć sobie rok, założyć książkę przychodów i rozchodów i przerzucić się na skalę za cały rok. W porządku. Więc jak będziecie to liczyli, czy Wam się to opłaca, to nie patrzcie tylko na obciążenie podatkowe, że według skali to spadł podatek z 17 na 12%, owszem, ale pamiętajcie jeszcze o obciążeniu składkowym, że tam na tej skali będziecie musieli od tego dochodu, jaki Wam wyjdzie z książki przychodów i rozchodów założonej,
będziecie musieli jeszcze zapłacić 9% składkę zdrowotną, a te obniżenie skali z 17 na 12, czyli o 5%, ale dochodzi wam 9% składki zdrowotnej. I porównajcie tą składkę zdrowotną do tej składki, którą zapłaciliście w formie ryczałtu od przychodów, bo nie ma możliwości, żebyście zmienili formę opodatkowania i miało to skutek tylko na podatek, a nie miało skutku na składkę zdrowotną. I powoli zbliżając się do końca, postanowiłem jeszcze na sam koniec pokazać wam zbitek tych różnych form działalności, nie opodatkowania, tylko działalności. Skoro porównujemy działalność gospodarczą ze spółkami, to co, jak to się ma na składkę zdrowotną? Zobaczcie, gość ma 3 spółki komandytowe, jest wspólnikiem w 3 spółkach komandytowych i ma 2 spółki jednoosobowe. Więc według zmienionych zasad dotyczących składki zdrowotnej, podstawa wymiaru to jest te wspominane 6221,04 razy 5 spółek od każdej spółki, od każdej spółki odrębnie liczy składkę, może nie odrębnie, tylko naliczają, bo opłacają w jednym przelewem, a więc mamy 31 105 zł razy 9%, 2800 składki zdrowotnej. Ale zobaczcie, co się dzieje, jeżeli założy sobie, oprócz tych 5 spółek, które ma, założy sobie jeszcze jakąś jedną drobną działalność gospodarczą, z której niewielkie dochody osiąga. Osiąga 500 zł dochodu. Jest opodatkowany według zasad ogólnych, według skali. Więc płaci podatek niewielki, no bo jakiż on jest od tych 500 zł, a jaką będzie płacił składkę zdrowotną na skali? No musi tą minimalną, skoro dochód jest niższy niż 3010, to 270 zł i 90 groszy. Ale co ze składkami z 3 spółek? Zobaczcie, jak zyskuje. Jedno przeciętne, nie tak jak na poprzednim slajdzie, że było 5 składek, 5 przeciętnych, bo 5 spółek. To, że otworzy sobie pozarolniczą działalność, która jest działalność gospodarczą, która jest opodatkowana PIT-em, powoduje, że może płacić jedną składkę od jednego przeciętnego z tych 5, 15, 20 spółek opodatkowanych CIT-em. Więc z jednej strony dokłada tutaj składkę zdrowotną 270,90, ale po stronie zysku, że tak się wyrażę, z minusem są 4 przeciętne razy 6221,04. To ile to by było? To by było około 24 tysięcy razy 9%. To oszczędza około 2200 zł, nawet płacąc 2000 na pewno mu w kieszeni zostanie z takiego zbitki różnych rodzajów działalności. I to jest mądry sposób na optymalizowanie sobie kosztów, jeżeli ktoś chce to wskazać. Nie wskazać, tylko ktoś chce z tego skorzystać. To jest tyle, co mogłem wam przez te 45 minut powiedzieć. To jest temat, pozarolnicza działalność to jest naprawdę temat rzeka. Można o tym sporo mówić, więc zapraszam. Jeżeli ktoś jest zainteresowany szerszym rozmiarem tych zagadnień, to zapraszam na szkolenie. Pani, ja teraz spróbuję na kilka pytań odpowiedzieć. Zacznę tak, od pytania. Pani, ja teraz Dobra, a ja będę sobie czytał pytania. Dobrze, które chcą dołączyć do pełnego szkolenia, powiem krótko, co będzie można i kiedy można. Proszę Państwa, dziękuję Pani Darku, dziękuję Wam za to, że wytrwaliście aż do teraz. Pojawiło się aktualnie na ekranie propozycja, czyli szkolenie nosi pełną nazwę Pozarolnicza działalność gospodarcza jako tytuł do ubezpieczenia społecznego.
Panie Darku, jeszcze jakby Pan powiedział, o czym więcej Pan będzie mówił tego, czego dzisiaj Pan nie mówił? No chociażby omówię dokładnie wszystkie ulgi dla pozarolniczej działalności gospodarczej, bo dziś powiedziałem tylko o uldze na start. Omówię dokładniej okresy podlegania ubezpieczeniom. Wspomnę o dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym, bo też się zmieniło dla tych osób prowadzących pozarolniczą działalność. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń, bo oprócz tej pozarolniczej działalności może mieć jeszcze jakieś inne tytuły do ubezpieczenia, najczęściej związane z umową zlecenia. Będę mówił o kontraktach menedżerskich, czy można wykonywać kontrakt menedżerski w ramach działalności swojej własnej gospodarczej. Powiem troszeczkę o tych menedżerach, kim oni są. No i dużo dokładniej niż dziś opowiem o składce zdrowotnej dla pozarolniczej działalności, czyli o tych zmianach w kwietniu związanych z remanentami, ze sprzedażą majątku trwałego, czy to, co się wydarzyło od lipca, bo można sobie wrzucać w koszty część składek zdrowotnych. No w takim, no tak jak szkolenie, a nie dzisiejszy webinar, jest zasygnalizowaniem pewnych rzeczy, a resztę na szkoleniu dopiero będę mógł mówić. Dokładnie. Proszę Państwa, możecie wziąć udział w tym szkoleniu za jedyne 247 zł. Za chwileczkę pojawi się link do możliwości skorzystania z tego szkolenia. Jeżeli byście chcieli dodatkowo udział i skorzystać z dodatkowych produktów, to także będziecie mieli możliwość, to są zapisy szkoleń, możecie skorzystać z tychże właśnie rozwiązań, jeżeli chcecie dodatkowo nagranie ze szkolenia, zmiany w ZUS, czy też ewentualnie nagrania szkolenia Polski Ład, składka zdrowotna, to także możecie z tych szkoleń skorzystać i powinno się już to pojawić Wam na ekranie. Osoby, które chcą skorzystać, to zachęcamy. Koszt szkolenia to pojedynczego to jest 297 zł, a w przypadku, gdy dokupujecie dodatkowe szkolenie, to po 50 zł za każde kolejne, za zapis każdego kolejnego szkolenia. Czyli to pierwsze szkolenie jest na żywo, a kolejne dwa to zapis szkolenia. Także serdecznie zachęcamy edumeo.pl/szkolenie. Zachęcam. No wtedy ja będę miał więcej czasu. Państwo też na zadawanie pytań, a ja na odpowiedzi, więc no zachęcam do udziału w szkoleniach. Na pewno Panie Kamilo, dotyczące zasiłków to już było szkolenie. Być może zrobimy, ale to gdzieś pod koniec roku. Dla osób, które będą zainteresowane, jeśli chodzi o zasiłki. Czy jakieś Państwo jeszcze pytania macie? Pani Darku, już można odpowiadać na pytania. Dobra, to ja już odpowiadam. Do godziny 10 byśmy sobie tutaj dali czas na odpowiedź na te pytania, które się... Okej. U mnie w Kielcach jest ładna pogoda, więc do 10 tam 5 maksymalnie możemy odpowiadać. Zacznę od pytania pierwszego, które widzę, że się później pojawiło, pani Renata. Pytanie jest, przeczytam Państwu, żebyście wszyscy się zorientowali. Wspólnik spółki z OO, nie mający żadnego tytułu do ubezpieczenia, pobiera ze spółki wynagrodzenie na podstawie powołania. To jest ten nowy tytuł do ubezpieczenia, kod 2250. Naliczana i odprowadzana jest składka zdrowotna i podatek. Wynagrodzenie nie jest wypłacane w każdym miesiącu, w maju będzie. Spółka posiada 3 wspólników, czyli tutaj się dowiaduje, że to nie jest jednoosobowa spółka z OO. Czy w tym przypadku pobierane wynagrodzenie należy oskładkować w pełni, czy nie? Pani Renato i proszę Państwa, gdybym się trzymał literalnego brzmienia Pani pytania, to bym Pani odpowiedział, że Pani niepotrzebnie zgłosiła tą osobę z kodem 2250 i niepotrzebnie Pani opłaca składkę zdrowotną, bo cały czas Pani używa sformułowania wspólnik spółki. A jestem przekonany, że to jest Pani niekonkretnie użyła sformułowania, bo podejrzewam, że to jest członek zarządu, bo ten nowy kod 2250 to tytuł się nazywa osoba powołana do pełnienia funkcji, z którego dostaje wynagrodzenie. Więc jeśli to jest taka sytuacja, że ten wspólnik to nie za wspólnika bierze wynagrodzenie, że jest wspólnikiem, że jest udziałowcem, nie ma takiego tytułu.
Jeżeli jest członkiem zarządu, to musiał być powołany. Jeżeli dostaje wynagrodzenie, to trzeba go zgłosić do zdrowotnego z kodem 2250. Ale to nie jest powód do składki społecznej. Do społecznego nie zgłaszacie. Mimo że za to, że jest prezesem, dostaje wynagrodzenie, ale nie ma umowy o pracę, nie ma umowy zlecenia na tą funkcję, jest tylko powołany, to nie ma składki społecznej, a zdrowotna jak najbardziej jest. Tylko składka zdrowotna. I nie dlatego, że jest wspólnikiem, Pani Renato, tylko dlatego, że jest osobą powołaną na członka zarządu. Jeśli ci trzej wspólnicy spółki z OO jakimś cudem dostają pieniądze, nie wiem jakim, może to z tego rozliczenia CIT-owskiego dostają te pieniądze, to nie jest tytuł do ubezpieczenia, bo oni nie są powołani jako udziałowcy. Muszą być członkami zarządu, żeby być powołani. Kolejne pytanie, jakie tam sobie zanotowałem. Ryczałt. Osoba opodatkowana na ryczałcie od przychodów, jak się przekroczy próg, na koniec czerwca przychód był 29 tysięcy, 59 tysięcy. Nie przekroczyłem progu, ale w lipcu już przekroczyłem ten próg. To rzeczywiście ta wyższa składka zdrowotna obowiązuje mnie od czerwca, ale ona ma skutek prawny od 1 stycznia. Te wszystkie miesiące są do wyrównania, trzeba dopłacić. I było pytanie, czy mam robić korekty za te miesiące. Nie, proszę nie robić korekt. Rozliczamy się po zmienionych przepisach od 1 lipca bez względu na formę opodatkowania. Roczne rozliczenie robimy pod tytułem kwiecień 2023 roku. Nie korygujemy dokumentów. Nie korygujemy dokumentów z tego powodu. Ktoś tam zadał pytanie, czy jak prowadzę tą zwykłą działalność 3553 podstawa, te 60% przeciętnego, czy mogę zadeklarować 7? Tak, oczywiście, kwota zadeklarowana, byle nie niżej niż te 3553 z groszami. To jest to, co zdążyłem wynotować i już dalej patrzę na kolejne pytania. Pani Darku, ja tylko jedna informacja. Proszę Państwa, jeżeli ktoś nie ma możliwości dokonania tego przelewu, czy tam ewentualnie wypełnienia teraz formularza, albo musi zapytać ewentualnie szefa, szefowo, czy może dołączyć do tego szkolenia, proszę wpisać formularz, który pojawił Wam się po środku, to wtedy będziemy się kontaktować z Wami indywidualnie, tak żeby Was na to szkolenie zapisać. Czyli wypełniamy NIP, imię, nazwisko, e-mail i numer telefonu po środku, a my będziemy się z Wami kontaktować. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, możecie także dokonać bezpośrednio, skorzystać z tego szkolenia. Tak jest najprościej, bo faktura trafia od razu do Was. Dzieje się to najszybciej, czyli klikacie w linka, który pojawił Wam się i wypełniacie i dołączacie do szkolenia. Więc możecie zrobić tak albo tak, wybór należy do Was. Także dziękuję i do usłyszenia. Okej, tu mam pytanie Pani Iwony. W spółce jawnej udziałowcy, jaką powinni mieć podstawę składki społecznej, a od stycznia jaka podstawa po zmianie formy prawnej na spółkę komandytową? Jeżeli chodzi o spółkę, o składkę społeczną, to nie ma żadnej różnicy między spółką komandytową a spółką jawną. To jest te 3553 zł i 20 groszy, czy ileś tam groszy. Natomiast jest różnica w składce zdrowotnej. W spółce jawnej ta osoba, która jest wspólnikiem spółki jawnej, płaci taką składkę w uzależnieniu od formy opodatkowania. Najczęściej jest to linia lub skala, to płaci 9% od dochodu, jak jest na skali, a w przypadku spółki komandytowej płaci stałą tą kwotę liczącą te 9% od 6221. W społecznej, Pani Iwono, nie ma żadnej różnicy między jawną a komandytową. Panie Darku, czy ma Pan jakiś kontakt do siebie? Jasne, kontakt do mnie tam w tej prezentacji, która Wam jest, którą widzieliście i chyba jest Wam udostępniana, chyba widziałem gdzieś link, tam są namiary na mnie, a gdyby ktoś tam gdzieś przeoczył, to nazwa razem pisana. Doradzam o ZUS. Wszystko razem, doradzam o zus.pl. To jest moja strona internetowa i tam znajdziecie namiary na mnie i mailowe, i telefoniczne. Poprzedni pracodawca dotyczy tylko umów o pracę, czy też umów zlecenia. Pan Marek pyta, a to chodzi o te ulgi. Literalne brzmienie przepisu, umowa o pracę.
Więc nie ma żadnego obostrzenia z umowami zlecenia, bo to, po to powstało to obostrzenie z umową o pracę, żeby uniemożliwiać, utrudniać pracodawcom wysyłanie pracowników na tak zwane samozatrudnienie. Więc umowa zlecenie nie przeszkadza, nie przeszkadza niczemu. Osoba rozpoczynająca działalność, korzystająca z ulgi na start, może wykonywać usługi dla byłego pracodawcy na podstawie umowy zlecenia. No nie. To znaczy, proszę Państwa, jeżeli mamy pozarolniczą działalność i zawieramy z kimś umowę zlecenie, to trzeba popatrzeć na to, co w tej umowie zlecenia jest. Co robimy? Czy zakres umowy zlecenia pokrywa się z naszą działalnością? Jeżeli się pokrywa, to nie jest to umowa, która rodzi obowiązek ubezpieczeń społecznych. Tylko wtedy jest to uważane, że wykonuje usługi na rzecz swojego pracodawcy. Chyba że ta umowa zlecenia jest zupełnie na coś innego. Mam działalność, usługi remontowo-budowlane, a z moim byłym pracodawcą, dla mojego pracodawcy na przykład idę zrobić badanie bilansu albo rozliczenie się z ZUS-em z czegoś tam, jakieś księgowe rzeczy. To jest coś poza moim zakresem. Wtedy ta umowa zlecenia jest osobnym tytułem do ubezpieczenia i mój pracodawca, ja nie mogę tego zlecenia wrzucić w swoją działalność, mój pracodawca były musi mnie zgłosić do ZUS-u jako zleceniodawcę i zleceniobiorcę i rozstrzygnąć zbieg tytułu do ubezpieczenia. Czy zapłacić tylko składkę zdrowotną z tej umowy zlecenia, czy zapłacić społeczną i zdrowotną. A to będzie znowu wpływało na składkę społeczną moją. To są zbiegi, dlatego to szerzej na szkoleniu będę mówił. No dzisiaj to jest naprawdę szeroki temat, ale pamiętajcie, jeśli jest zakres umowy zlecenia, jakiejkolwiek umowy pokrywa się z zakresem działalności, to znaczy, że to jest realizowane w ramach działalności. Nie ma, jest jeden tytuł do ubezpieczenia, pozarolnicza działalność, ale jeżeli są różne zakresy, to są dwa tytuły do ubezpieczeń. Umowa zlecenie i pozarolnicza działalność. Zasiłki, aha, pani Kamila pytała o szkolenie zasiłkowe, to pan Krzysztof odpowiadał. Czy usługi świadczone na podstawie umowy nierejestrowanej są według ZUS faktycznie umową zlecenia? Czy jest to wciąż przedmiotem indywidualnych interpretacji? Oczywiście, że wszystko zależy od indywidualnej sytuacji, ale jeśli się ZUS o czymś takim, że tak powiem, dowie, to jak najbardziej w tym kierunku, że jest to zleceniobiorca. Czy sprzedaż towaru w ramach działalności nierejestrowanej podlega tym samym przepisom? Sprzedaż towaru w ramach działalności, no po sprzedaży towarów w ramach działalności nierejestrowanej uzyskuje pani Małgosiu, przychód. No to nie bardzo rozumiem tego pytania. Czy sprzedaż towarów w ramach działalności nierejestrowanej podlega tym samym przepisom? No tak, jeżeli ta działalność nierejestrowana polega na sprzedaży i pani od kogoś coś kupuje i dalej sprzedaje z zyskiem i to jest pani zarobek, to jak najbardziej tak, tylko że nie zarobek porównuje się do 50% przeciętnego wynagrodzenia, nie dochód, tylko przychód. Tylko przychód. A jeśli jest to zlecenie i występuje tytuł do ubezpieczeń z innych źródeł, na przykład etat, no oczywiście, no to wtedy mamy zbieg tytułu do ubezpieczenia, umowa zlecenia i umowa o pracę. I patrzymy, w jakim wymiarze czasu pracy jest umowa o pracę, jaka jest podstawa z umowy o pracę. To wtedy z tego zdrowotnego, jedyne co, z tego zlecenia, jedyne co nam może grozić, to składka zdrowotna, jeżeli tam gdzieś pracujemy w pełnym wymiarze czasu pracy. Oj, pani Renata, to jest członek zarządu. No widzi pani, pani Renato, to dobrze rozumiałem pani pytanie, ale literalnie napisała pani o udziałowcu. Dlatego to podkreślałem. Jak członek zarządu, to jak najbardziej. Nie jest wypłacane co miesiąc, nie ma znaczenia, ale jeżeli ma prawo do tego wynagrodzenia, to zgłasza go pani od tego momentu, kiedy go powołaliście z prawem do wynagrodzenia, jak w zeszłym roku, to należało taką osobę zgłosić od 1 stycznia 2022 roku i za miesiące, kiedy nie wypłaca pani mu wynagrodzenia, kiedy go nie osiąga z jakiegoś powodu, to składa pani normalnie raport zerowy z kodem 2250. A w tym maju, jak pani mu wypłaci, to będzie raport, w którym pani naliczy składki. W czerwcu to znowu zero. No i normalne, standardowe postępowanie.
A jeśli jest wspólnikiem i członkiem zarządu? Jeśli jest wspólnikiem i jest członkiem zarządu, rozumiem, że to nie jest wspólnik jednoosobowy, bo było zupełnie by coś innego. Załóżmy, że jest trzech udziałowców w spółce z o.o. i jeden z nich, ja, jestem też członkiem zarządu. No i co? O tym, czy trzeba płacić tą składkę zdrowotną z powołania na prezesa zarządu, to jest uzależnione, czy dostanę wynagrodzenie. Jak rada nadzorcza powie, że nie, masz być prezesem zarządu, powołujemy cię, ale bez wynagrodzenia, to nikogo nie zgłaszamy. To czy ktoś jest wspólnikiem, czy nim nie jest, nie ma znaczenia, bo można wziąć na członka zarządu, na prezesa zarządu, można wziąć w cudzysłowie słupa, kogoś, kto nie jest w ogóle udziałowcem tej spółki. Jeśli on jest powołany i dostaje pieniądze za to powołanie, to trzeba go zgłosić z kodem 2250. Chyba że zrobicie coś takiego, że jest powołany na członka zarządu, ale zawrzecie z nim kontrakt menedżerski, czyli będzie miał podpisaną umowę o pracę albo umowę zlecenie na bycie prezesem. Wtedy zapominacie o kodzie 2250. Nie zgłaszacie go z tym kodem, tylko go zgłaszacie z jakim kodem? Jak to jest umowa o pracę, to zgłaszacie jako pracownika 0110. Jak to jest umowa zlecenie, najczęściej umowa o świadczenie usług zarządzania jest umową zlecenie, to zgłaszacie z kodem 0411, a o tym 2250 zapominacie. Liniowiec może odliczyć 8700 lub dochodu lub zaliczyć w koszty, nawet jeżeli nie zapłacił tyle składek. Pani Aniu, nieprawda. Od 1 lipca wszedł zmieniony przepis, w życie wszedł, tak, może sobie odliczyć od dochodu, wrzucić w koszty kwotę faktycznie zapłaconych składek. One muszą być zapłacone, składek zdrowotnych. Zapłaconych składek zdrowotnych za siebie i za osobę współpracującą, jeżeli ma, ale ta kwota nie może przekroczyć 8700 zł w roku. I to jest jedno 8700. Jeżeli jestem ja i osoba współpracująca, to nie ma 8700 razy 2, tylko jedno 8700, ale składki muszą być zapłacone. Dlatego ten przepis, który wszedł w życie od 1 lipca, możemy go stosować do składek zapłaconych od 1 stycznia 2022. Tylko sobie sprawdźcie, czy w styczniu zapłaciliście składki zdrowotne. Na przykład ja nie zapłaciłem. Dlaczego? Dlatego, że za grudzień, to co powinienem zapłacić w styczniu, to ja sobie zapłaciłem 30 grudnia, żebym mógł 13 składek wrzucić, pokryć, sfinansować z podatku dochodowego. Więc w styczniu nie mam zapłaconych składek zdrowotnych, bo je zapłaciłem wcześniej. Więc nie mogę wliczyć sobie składek za grudzień, bo je zapłaciłem w grudniu, a w styczniu nic nie zapłaciłem. Więc to muszą być składki zapłacone. Pani Iza, a czy jeśli jest to jedyny tytuł do ubezpieczenia, to również bez składek społecznych, bo powołanie członka zarządu? Tak, tak. Z tego kodu 2250 to powołanie za wynagrodzeniem, to on gdzieś tam może mieć umowy o pracę, gdzieś umowy zlecenia, gdzieś pozarolniczą działalność. To jest poza nami. Z 2250 trzeba zgłosić tylko do zdrowotnego. Jakby tam gdzieś indziej nie miał nic, byłoby to jego jedyne zajęcie, bycie prezesem powołanym i otrzymuje z tego tytułu 20 zł albo 20 tysięcy miesięcznie, zgłaszacie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. No, panie Darku, Państwu, będziemy 10, już kończyć. 10.05, ładna pogoda, tak. W świętokrzyskich lasach grzyby, ja jadę na grzyby. Tak. Jeżeli nie dostaliście Państwo odpowiedzi na któreś z pytań, zachęcamy do wzięcia udziału w pełnym szkoleniu. Tam będzie znacznie mniejsza grupa, bo dzisiaj mieliśmy grubo ponad 200 osób. I wtedy będzie możliwość indywidualnie Was potraktować i odpowiedzieć na Wasze pytania. Także jeżeli macie ochotę dołączyć do szkolenia, zachęcamy, proszę kliknąć w link. Co do zapisu szkolenia, pracownik, który jest odpowiedzialny za obróbkę wideo, wraca we wtorek, więc poproszę go, jak tylko będzie miał chwilkę czasu, to udostępni to szkolenie. Także zapytam go, bo no, pracy mu się troszeczkę też zebrało. Także dziękuję. Panie Krzysztofie, ja jeszcze bym skończył, bo widzę, że tu jest dalszy ciąg od pytania, na które odpowiedziałem i chciałbym je dokończyć w takim razie. Czy w spółce cywilnej wspólnicy mają limit 8700 na każdego?
Jeszcze raz powtórzę, spółka cywilna to jest kartka papieru, to jest dwóch przedsiębiorców. Jeżeli oni są opodatkowani jeden i drugi liniowo, bo to tylko dla liniowców przysługuje 8700, to tak. Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, bo spółka cywilna nie jest tą osobą, tylko jest jeden i drugi, to jeden ma 8700 i drugi ma 8700. Tak, jak najbardziej. Także dziękujemy Państwu dzisiaj. Dziękuję Panie Darku. Ja zachęcamy do wzięcia udziału w pełnym szkoleniu i do zobaczenia. Zapraszam na szkolenie, do zobaczenia na szkoleniu.